gałkowe czy z automatu lub opakowane w pudełkach. To nie ma znaczenia, masowe zatrucia lodami to już odległa przeszłość. Jak podkreśla Barbara Więcek, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy, takich zatruć w naszym regionie w ogóle nie było. Ani zatrucia spowodowane czy salmonellą, czy bronkowcem właśnie, jeżeli chodzi o takie produkty jak lody, nie mieliśmy takich zatruć. Nawet podejrzeń, że ktoś miał jakieś kłopoty, takie typowe dla zatrucia pokarmowego po spożyciu lodów. Obiekty małej gastronomii są przez sanepid regularnie kontrolowane. Kontrolujemy te obiekty, tak, one są pod stałym nadzorem, zwłaszcza właśnie w sezonie letnim. W tej chwili mamy skontrolowanych w ramach akcji letnich 17 tych obiektów, tych punktów. No to są takie punkty, gdzie występuje, mówię tutaj o takich obiektach, punktach, gdzie jest tylko sama sprzedaż, gdzie jest produkcja i sprzedaż, albo są lody produkowane na przykład w ciastkarniach, gdzie są tak samo pieczone ciasta, czy inne tam wyroby cukiernicze. I takich kontroli w tej chwili mamy 17 i cały czas, cały sezon, no niektóre też są czynne poza sezonem, prawda? No ale to tak, większość tych kontroli odbywa się w sezonie letnim. Także warto jeść lody, bo mimo dodatkowych kalorii nie szkodzą, a dają nam ochłodę w upalne dni.